Kiedy przeżywamy dzisiaj nasze spotkanie z Jezusem Chrystusem w pierwszy czwartek miesiąca grupy Emanuel, która spotyka się tutaj, w tej świątyni, każdy pierwszy czwartek miesiąca, by modlić się o nowe, święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Patronem naszego spotkania, patronem naszej modlitwy jest święty ojciec Pio, którego wybraliśmy, przy którego relikwiach tutaj w tej świątyni się spotykamy. Relikwiach bandaża, którym był owinięty jego bok. Bok, który cierpiał, krwawił przez 50 lat. Kiedy patrzymy na świętego ojca Pio, dzisiaj szukamy odpowiedzi, bo wielu zaczyna pytać, dlaczego tak się dzieje. Wygląda, jakby nas Kościół pozostawił. I chcemy przyjrzeć się bliżej świętemu ojcu Pio, który tak bardzo pragnął spełniać posługę kapłańską, tak bardzo chciał być z ludźmi, pomagać, uwalniać w sakramencie miłosierdzia, w sakramencie pokuty, ale był zawsze posłuszny Kościołowi. I tutaj, kiedy przyszło mu zamknąć się za murami klasztoru, jego serce jeszcze bardziej krwawiło, jego serce jeszcze bardziej cierpiało, bo w posłudze kapłańskiej został przez Boga posłany do ludzi i on o tym wiedział. Wyrywał każdego z sideł szatana, walczył o świętość każdego, kto przyszedł do niego prosić go o modlitwę, kto przyszedł do niego, by skorzystać z sakramentu miłosierdzia, by otworzyć się dla Jezusa Chrystusa, by otworzyć się dla miłości. Idźmy więc razem z patronem naszego spotkania, ze świętym ojcem Pio, dzisiaj w trudne czasy, które przeżywamy. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj w świątyni każdy ma swojego przedstawiciela, bo musimy podporządkować się przepisom prawa, ale przychodzi na Eucharystię 5 osób, jakby 5 ran naszego Pana i Zbawiciela. I każdy przynosi swoich bliskich, każdy jest przedstawicielem tych wszystkich, którzy pozostają w domach, tych, którzy pozostają poza świątynią, bo musimy wypełnić tych, którzy starają się, by jak najmniej ludzi cierpiało w naszej ojczyźnie, by jak najmniej było zakażonych wirusem, który przecież, jak słyszymy, panoszy się i nie wybiera, czy starszego, czy dziecko. Ale dzisiaj jesteśmy na modlitwie, by razem
ze świętym ojcem Pio, który był przybity do krzyża, cierpiał rany Jezusa Chrystusa, ofiarować Bogu Ojcu te wszystkie sprawy, cierpienia, którymi dotknięty jest człowiek na całym świecie. Słyszeliśmy dzisiaj w Księdze Rodzaju, Abram padł na oblicze, a Bóg tak do niego mówił: przymierze moje, które zawieram pomiędzy tobą a mną oraz twoim potomstwem, będzie trwało z pokolenia w pokolenie jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim, a potem twojego potomstwa. Ja oddaję tobie i twym przyszłym potomkom kraj, w którym przebywasz, cały kraj Kanaan, jako własność na wieki, i będę ich Bogiem. I Bóg swojego zdania nigdy nie zmienia, bo jeżeli obdarował nas miłością, to czyni to w każdej Eucharystii. Obdarowuje miłością każdego w Jezusie Chrystusie. Tak jak zapowiedział w Księdze Rodzaju, zdania nie zmienił i pozostaje zawsze z nami. A Jezus Chrystus jest tym darem dla nas. Święty Ojciec Pio zawsze mówił: bądź przytulony do Kościoła, bądź w sercu Kościoła, bo Kościół, w którym Pan obdarza cię łaską zbawienia, jest najpiękniejszą drogą, którą idziesz każdego dnia, by zdobywać niebo, by zdobywać świętość, by przybliżać się do spotkania z Jezusem Chrystusem kiedyś na wieczność. Bądźmy więc dzisiaj, drodzy bracia i siostry, pełni nadziei i miłości, że Bóg, który obdarzył nas darem miłości, zdania nie zmienił i z miłości, którą jest w naszych sercach, z miłości, którą obdarzył nasze serca, nigdy nie zrezygnuje. Zaufajmy więc naszemu Panu, zaufajmy naszemu Mistrzowi, Jezusowi Chrystusowi i prośmy, by w tych wszystkich doświadczeniach, które przeżywamy, wspomagał nas Święty Ojciec Pio, a kiedy czytamy jego historię życia, to widzimy, że w tym, co było doświadczeniem dla niego cierpienia, było to cierpienie dla innych. Było to cierpienie dla drugiego człowieka i dzisiaj wierzę, że kiedy będziemy go wzywać i zapraszać w naszą modlitwę, on z tym darem ulgi w cierpieniu, którą niósł drugiemu, przyjdzie. Dzisiaj wspominamy 15. rocznicę odejścia do wieczności, przejścia na drugą stronę życia Jana Pawła II. A wiemy, że spotkał się ze świętym ojcem Pio Karol Wojtyła, kiedy pielgrzymował do San Giovanni Rotondo. Różne głosy słyszymy, co otrzymał Karol Wojtyła od świętego ojca Pio, ale na pewno, kiedy
klęknął przy konfesjonale, doświadczył przez posługę miłosierdzia świętego Ojca Pio dar oczyszczenia serca, dar miłości, którego nigdy nie zapomniał. I wierzymy, że w tym duchu przeżył swój pontyfikat, będąc wpatrzonym, tak jak święty Ojciec Pio, w Matkę Najświętszą. Więc z patronami dzisiejszego spotkania, świętym Ojcem Pio i Janem Pawłem II, spoglądajmy na Matkę Najświętszą. Zresztą ktokolwiek otrzymał jakieś łaski, Ojciec Pio zawsze odsyłał, by dziękować Matce Najświętszej. I my razem ze świętymi nieba spoglądajmy na Maryję, spoglądajmy i prowadźmy z nią rozmowy razem z aniołem. Razem z aniołem, kiedy wypowiadać będziemy modlitwę pozdrowienia, modlitwę Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, pozdrowienia anielskiego. I niech ta przyjaźń trwa w naszych sercach i niesie nadzieję i ulgę w cierpieniu wszystkim, którzy dzisiaj doświadczyli cierpienia.